Dzień dobry, cześć, siemaneczko, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Prison Architekcie. Ten odcinek rozpoczynamy od małej wieczornej gimnastyki i nie mam tutaj na myśli tak zdrowych czynności jak podnoszenie ciężarów na ławeczce. Chodzi mi oczywiście o tych bijących się idiotów, którzy prawie mi tutaj poginęli. No, to jest bardzo na propsie, to jest bardzo fajne, kiedy sobie nasi więźniowie tutaj pakują. Zacznę, słuchajcie, dbać właśnie o te potrzeby. Teraz już powinna się zmienić kwestia z ławkami, które oczywiście zaczęli rozpierdzielać, tak jak przypuszczałem w poprzednim odcinku. Więc troszeczkę powinni sobie ulżyć, troszeczkę powinni się wyżyć nasi więźniowie, jak to wygląda z tymi potrzebami. Jeśli chodzi o ćwiczenia, no to powolutku myślę, że będziemy szli w dobrym kierunku. Ale w tym odcinku powiem wam, że chciałbym pójść w kwestie związane z pracą. Bo po pierwsze, mam problemy z hajsem, a jeśli zatrudnię moich więźniów, to mogę zyskać jednak na tym pieniądze. A po drugie, no chciałbym też im znaleźć jakieś zajęcie. Chciałbym, żeby oni jednak no nie czuli się w tym więzieniu po prostu jak w więzieniu. Cela, żarcie, dziedziniec. Cela, żarcie, dziedziniec. Chcę, żeby coś porobili, spełnili się wręcz, bo no kurczę, no można się śmiać, ale jednak też resocjalizacja poprzez pracę jakieś tam efekty daje. Także ja jestem bardzo, bardzo na propsie, ja bardzo się ucieszę, jeśli to zadziała. Pisaliście sporo w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, ogólnie jak zwykle dzięki wielkie za lajki, za aktywność. Chciałbym, żeby tak było też i pod tym odcinkiem, ale to już wszystko od was zależy. Pisaliście mi na przykład o tym, że moi strażnicy biją tylko czarnych i żebym się tym zainteresował. No fakt, jest to dość dziwne. Mamy jednego z największych rasistów w dziejach ludzkości w sumie w tym więzieniu, o którym też mi w sumie ciekawostkę napisaliście, bo ja mówiłem o nim, że został znany przez twórców, a to jest postać akurat dodana na życzenie jednego z graczy, który chyba zasponsorował, tak? Który jakąś dużą opłatę wniósł za grę i mógł po prostu mieć swoje wymyślone przez siebie imię i nazwisko w grze. No tak czy siak, ja bym chyba się nie zgodził na miejscu twórców Prison Architekta, no ale ja nigdy pewnie tak mądrym człowiekiem jak ci twórcy nie będę. Okej, trzeba by, słuchajcie, pozyskać pieniądze na to, żeby mieć ten warsztat, więc nad tym trochę sobie dzisiaj posiedzę, trochę do was sobie pogadam, po prostu wyklikując te kolejne rzeczy. Powiem wam, że póki co naprawdę mi się podoba to dormitorium. Ja tak nawet myślałem przez momencik, czy by kurczenie walnąć sobie transportu, bo są problemy z pieniędzmi, ale jeśli te transporty były, no to byśmy też dostawali większe donaty. Co prawda kończyłoby się o tym, żebyśmy musieli zatrudniać kolejnych strażników, więc te koszty by też wzrastały. No ale przynajmniej się coś nowego działo. Ale nie, na razie chyba nie będziemy tego powiększać, chociaż miejsca jak najbardziej tutaj sporo mam. Okej, w izolatkach 15, 10 w zamknięciu, 6 w mag opieki lekarskiej. No to kurna mać, dlaczego? Ej, co jest z tymi lekarzami? No szkurda, wymęczone jedne mendy. Dobra, wstawimy tutaj lekarza i już się, słuchajcie, biorę za to, za co miałem się brać. Weźmiemy tego lekarza, pieniędzy mam jak na lekarstwo i drugą osobę wstawię, woźnego. Oni mi pisaliście, że kurna, woźnego nie masz, masz syf w więzieniu. Nie, nie, nikt tak w sumie nie pisał, ale fakt faktem, woźny, jak to woźny by się przydał. Może on pomagać też w pralni i z tego, co już zdążyłem się zorientować, to możemy też dla niego jakieś tutaj ciekawe pomieszczenie, jakąś kanciapkę zbudować. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Właśnie nie kanciapa, no to jest takie słowo potoczne oczywiście, ale coś tu dla niego było. Jak sobie przypomnę, to zbuduję. O, schowek na produkty czyszczące. Tak, możemy na przykład dla niego zbudować, także ktoś mnie nohal swędzi, sorki, że się tak drapie. Możemy na przykład to dla niego stworzyć. Ale póki co to sobie odpuszczę, póki co myślę, że będzie naginał tak sam z siebie. Gdzie w ogóle jest? Jest ja w sumie z tym woźnym będzie tutaj robił. Jaka będzie jego główna rola? O, lololo, co ty niesiesz? Aha, on ste! A, on koszulki, widzicie, koszulki i te, nie koszulki, kurna, jak to się nazywa? No nieważne, nie znam tej nazwy, w każdym razie składa je i pewnie będzie chciał przygotowywać do prania, ale przecież pralni nie ma, więc nie wiem, wywali do kosza na śmieci chyba. Okej, także ja bym, żeby te hajsy zdobyć, pyknął sobie kilka tych dotacji. Wziąłem ostatnio dotację, wziąłem długoterminową inwestycję. Też poszliśmy w resocjalizację poprzez edukację, teraz trochę przez pracę chciałem pójść. Więc zacznę, słuchajcie, wypełniać te wszystkie rzeczy. Ojojojoj, gdzieś tu będą nam się bili chyba. Gdzieś tu jest syf. Też mi się kończą, bo widzę miejsca w jadalni z taką ilością. Jeden typek myje, kurna, nie, fuck logic. Fuck po prostu logic. Tu się biją, no dzień jak co dzień, dzień po dniu. My się tym na razie aż tak nie będziemy zajmować.
Ale rządowe wymogi bezpieczeństwa to jest jedna z tych dotacji, które możemy już w tym momencie spełnić. Ja to po prostu zrobię. Patrole z psami tam są wymagane i uzbrojone patrole. Znaczy jednej z nich nie będziemy mogli spełnić w tej chwili, tylko dobra, bo tak z sensem. W sumie z sensem będę to robił, bo ja już się przejeżdżałem na tym, że robiłem głupie rzeczy, więc zrobimy to z sensem. Tutaj nie ma dostępu, okej. Tutaj się z psem będziemy mieli patrol, tak sobie będziemy chodzić, okej. Także wstawię go. I jeszcze uzbrojony patrol. Tylko z uzbrojonymi patrolami jest ten problem, słuchajcie, że ja jeszcze nie mam wybudowanej zbrojowni, także nie jest w ogóle możliwe posiadanie tego uzbrojonego patrolu, ale tych typków sobie wstawimy. Właśnie nie wiem, jaką logiką powinien tu się sugerować w sumie. Czy powinienem raczej myśleć pod kątem kurde, uzbrojony patrol, no to mocni goście, włóż ich w miejsce, gdzie może być syf, czy raczej myśleć pod kątem, że im większe jakby represje czują więźniowie, im bardziej oni czują, że są pilnowani, to będą czuli się źle. No nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi. W każdym razie nie wiem, czy warto blisko trzymać tych groźniejszych strażników, tych z pałami, bo mogą się jednak buntować więźniowie. O to się tylko i wyłącznie martwię. Także jeśli macie jakieś doświadczenia z tym, to jak najbardziej piszcie. Narkotyki znaleziono. W ogóle obczaiłem sobie przed odcinkiem, bo tutaj mi o tym pisaliście. Kurczę, nie wiem, dlaczego z tego nie korzystałem, ze znaczenia strefy dla personelu. To na pewno ogarnę, bo z tym się wiązało, no tu jest na przykład taka strefa dla personelu, z tym się wiązały kłopoty związane z rzeczą taką, iż mogli mi wychodzić w sumie tutaj po prostu przez te drzwi dla personelu, pomimo że dla personelu mogli wychodzić mi normalnie więźniowie i nikt ich nie pałował za to. Ja na to sobie tutaj pozwalałem, no i wystarczy w sumie takie rozmieszczenie zrobić i od razu będzie pałowany ten więzień próbujący, no niby nie uciec, ale gdzieś tam sobie pochodzić, wiecie jak to z tym bywa. Okej, także co? Także. Czy ja to dobrze w ogóle przydzieliłem? Holenderek. Tak, tutaj jest patrol z psami. Ten patrol powinien się tutaj gdzieś nam pojawić, bo ja dobrze wiem, akurat do psów to nie trzeba niczego dodatkowego mieć. Wystarczy w biurokracji sobie odblokować to. O, i potrafią też wykryć wykopane przez mnie tunele. No to na bank to się przyda. Ale ja sobie, słuchajcie, tak jak mówiłem, wybuduję zbrojownię, bo jej nam brakuje do tego, żeby po prostu mieć tych gości, tych jak oni się nazywają, uzbrojeni strażnicy. Bo z tego, co zdążyłem przeczytać, to każdy z tych strażników musi mieć swoją szafkę. Po prostu bez tego oni nie przeżyją. To po prostu musi się tu znaleźć. Pyk. I powstawiam, no na razie dwie szafki. Na razie tylko tyle potrzebuję. Tak wiecie, trochę na pałę. Tak żeby po prostu było. Aha, okej. Okay. Przewodników dla psów nie wstawiłem. To wystarczy, czyli już mam zaliczonych tych dwóch przewodników. Uhuhuhu. Kurde, to może ja im patrol po prostu przez całe więzienie zrobię. To byłoby chyba dobre. Coś tu wyszczekują. Kurde, to mogą być skuteczne bestie jednak. No tak wiecie dobrze, na lotniskach psy dają radę świetnie sobie, jeśli są dobrze wyszkolone. Ulala, ulala. Ha! Tak szybko? Lekarstwo. Tak. Na pewno to lekarstwo. Ogólnie tutaj była jedna taka ciekawa dotacja i myślę, że sobie w to pójdziemy. Jest dotacja za wojnę z narkotykami. Jeśli się znajdzie narkotyki, to można dostać jakąś tam premię. Także w to sobie myślę pójdziemy. A póki co chciałbym uzupełnić to pomieszczenie. Stojak na broń, szafka strażnika, stół. Okej, stojak na broń. Niech będzie tu w sumie. Szafka strażnika, no tak jak mówiłem, każdy musi mieć swoje. Szafki może z tej strony. I jeszcze chcieli stół po prostu. Stół to do każdego pomieszczenia oni po prostu by chcieli wcisnąć. Także to wystarczy do tego, żeby działała zbrojownia. Zagrożenie się zmniejsza, bo oczywiście jest czas spania. O Jezu, nożyczki ktoś przemyca, no nie wierzę po prostu. Ej, to jest chyba największy gnój, powiem wam, u mnie w więzieniu. To jest najbardziej chory pacjent. On zawsze po prostu, on metalowych przymiotów to już miał w życiu tyle, że to jest masakra. Ryzyko recydywy. Okej. No, jeszcze sobie trochę posiedzi u mnie. No. Także pięknie noc zapadła, hajsu nie ma.
Trochę to smutne, ale w końcu tutaj się odbijemy od tego. No przede wszystkim potrzebna jest ta zbrojownia. Będą się jeszcze, pamiętajcie, zatrudnić tych uzbrojonych strażników, którzy też kosztują, ale spoko. Uda nam się zrobić tę dotację jak najbardziej. A ja sobie ustawię w sumie, przelecimy na szybkości tutaj przez tę noc. Ale ja sobie ustawię jednak ten patrol, wiecie, bo to właśnie wydaje mi się, że może być dobry pomysł. Jeśli ja... Kurka, źle to robię. Jeśli ja to pierdyknę po prostu przez całe więzienie. Prawda, on tu będzie bardzo długo chodził, ale co z tego? Okej. Dobra. I tak sobie będą te psy łazić, po prostu. Dobra, zbrojownia jest. Napierdzielają mi się w moim dormitorii. Okej. Ale dobrze, tutaj mam akurat odpowiednią ilość policjantów, więc nic złego tu się nie stanie. Słuchaj, on siedzi, stoi, nie wiem. Czasami te animacje tych postaci są tak dziwnie zrobione, ale nieistotnie, będziemy tym się zajmować. Dzwonić śpią tu z tym psem. Ciekawe, czy mogę zwolnić psa, a zostać przewodnika. To mnie interesuje mega. Pies stróżujący, pies przewodnika. Dobra, nieważne. Ja pierdzielę, te bugi graficzne, widzicie to? Muszę sobie grać takiego patcha, bo jest taki patch, który wywala, usuwa tego typu rzeczy. Personel uzbrojony strażnik, już mogę takich mieć. Także bierę mnie pierwszego. Jaki taki cygan on wygląda, co to jest za koleś? Jakiś... Wygląda trochę, jakby miał mundur Imperium Galaktycznego, naprawdę. Jakieś takie cygańskie, pewnie to jest jakaś, nie wiem, kamizelka kulotporna, a na nią jakiś mundur i tyle, ale tak jakoś dziko mi to po prostu tutaj wyglądało. Dobrze, przydziel dwóch. Ej, ja w ogóle nie musiałem przydzielać do patrolu, czyli przydzieliłem w jakoś przez przypadek wcześniej. Ej, jest to możliwe. A, przydzielony. Jakim cudem ja go tutaj przydzieliłem? Tu też jest przydzielony. Nie wiem, może przez odcinkiem, może już się zarąbałem w tym odcinku, zrobiłem. Nieistotne, czekamy w każdym razie na drugiego typka. No, też myślałem, słuchajcie, jakby zarobić te hajsy i tak w sumie kminie, że może by te drzewa ciąć. To też jest jakiś pomysł, to też jest jakaś myśl. Okej, okay, a co robi woźny? Co robi woźny? To jest dobre pytanie na dziś. Jestem ciekaw, co on tutaj ogarnia dokładnie, bo... Aha, zmęczony. Ale sprząta. Jest pracowity, jest pracuś. Ci robotnicy są nierobami. Weźcie mi to wytnijcie. Tu masz drzewo i kurde, napierdzielaj po prostu. Wydaje mi się, że powinien posłuchać. Nie. jak mam mu kazać drzewo ciąć? No nie rozumiem tego. A nie, dobra. Nie mam pytań, robotnicy sami ogarną. Nie muszę nikogo klikać, ale zdemontować drzewo jak najbardziej możemy. I to jest chyba dobra sprawa, bo jest za to hajs, są za to pieniądze. A z tym ostatnio u nas było trochę krucho. Musiałem wręcz wywalać tych robotników z roboty. Także ja sobie, słuchajcie, pousuwam te wszystkie drzewa. To też jest dobre pod kątem przygotowania się na później, bo przecież wiadomo, to trwa po prostu, zanim oni to później zetną, także powywalam sobie te drzewa i będzie wszystko cacuś glancuś. Okej, nie będę to za dużo klikał, bo później nagle coś się pojawi, że wiecie, trzeba gdzieś coś budować i będę się dziwił, czemu oni mi nie chcą budować tego? Nie, tak nie robimy. Dobra. Ile tego spania jeszcze tylko momencik. Wszystko chyba jest w jak najlepszym porządku. Trochę komentarzy, słuchajcie, mi pisaliście. Jeszcze raz za nie bardzo dziękuję. Pisaliście m.in., żebym sobie drogę wjazdową zrobił. Znaczy drogę wjazdową, Jezu. Bramę wjazdową. Żebym sobie postawił. To wygląda dokładnie tak. Mogę sobie ją pyknąć tu. Też pisaliście, żebym jakąś większą bramę dał do mojego kompleksu. No nie stać mnie, ej, to chyba jakieś żarty miały po prostu być, tak mi się wydaje, bo to kosztuje tysiaka, no to nie są takie małe pieniądze, uwierzcie mi. Tysiąc wywalić na tego typu pierdoły, no nie wydaje mi się, żeby to jakoś też zwiększyło moje bezpieczeństwo, czy moje bezpieczeństwo, no zmniejszyło aż tak ryzyko ucieczek, żeby to było póki co, w tym momencie akurat warte zakupu. Też tutaj pisaliście, kurna, ja kura pazurem napisałem i nie mogę się sam siebie rozczytać. Dobra, tutaj już to poruszyłem. I nie wiem, czy o tym mówiłem. Właśnie nie wiem, czy o tym mówiłem. Jeszcze jedną rzecz mam zapisaną, nie jestem w 100% pewien, czy o tym wspominałem. Powoli się budzą. O Jezu, i się napierdzielają. O kurde. Chodź ta tutaj. Chodź tu z psem. Bo tutaj coś czuję, że słuchajcie, może być jakaś śmierć. No to jest właśnie ryzyko tego dormitorium. Tutaj powinni chyba być jednak w większej ekipie
ekipie strażnicy, kiedy oni się budzą. Okej, okay, tutaj kogoś klepią. Nie, dobra. Chyba się obędzie bez większych problemów. Dobrze, jest dobrze. Prawie się zabili, ale jest dobrze. Kurczę, bo mi uciekła niestety myśl. Chciałem coś powiedzieć mądrego, ale jak zwykle mi nie wyjdzie. Chyba o tych strefach dla personelu chciałem powiedzieć. I nie wiem właśnie, czy w końcu to sobie wyznaczyłem. No chyba... Chyba wyznaczyłem, tak. Zostało to wyznaczone, także o tym mówiłem. Jezu, ja mam sklerozę, nie pamiętam co mówiłem chwilę temu. Także dzięki wielkie tutaj za to info. W ogóle tych opcji tutaj jest troszkę, ale wszystko jest w taki sposób zrobione, że ja spokojnie to jeszcze zrozumiem. Okej. Standard najgorszy wszystko. Okej. Ciekawa, ciekawa sprawa, czy widzicie, moje więzienie nie jest takie, kurde, miłe dla nich. Nie, no, nie miało być miłe, od samego początku miało to być po prostu napchane na chama. A ten z tym psem tu siedzi, what the fuck. Okej, mamy aż 15 więźniów uprawnionych do zwolnienia warunkowego. I w sumie tak się właśnie cały czas zastanawiam, czy warto. Napiszcie mi w sumie w komentarzach, czy mam zwolnić warunkowo tych, którzy są już uprawnieni do tego, bo wtedy... No zwolnią mi się miejsca w więzieniu, będą mogli przybyć następni więźniowie, nowe historie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak niewiele uwagi tym więźniom poświęcam. 62 lata koleś ma, a wygląda kurde jakby miał z 15 lat, nie? I jeszcze twarzy nie ma. Dziko, w sumie tu żaden nie ma twarzy, ale spoko, w sensie ust. Twarz jakąś tam ma. Winner. Balloon Man. To jest fajne ogólnie, bo każdy tutaj ma jakąś swoją historyjkę. No nie wszystko zostało przetłumaczone oczywiście, ale tak czy siak jakaś tam historia jest. Okej, bo ja się opierdzielam. Przez tę jedną cholerną bójkę, przez tę jedną sprzeczkę o pewnych rzeczach zapomniałem. Przydziel dwóch przewodników psów do patrolu. A, bo on się jakby oddzielił od tego patrolu. Takie buty, takie buty. Dobra. No ale... Panie... Wracamy do patrolu. Dobra. Bo po prostu ja go stamtąd jakby wyrwałem i gra chyba zapomniała o tym, że on powinien tutaj to patrolować, ale teraz już powinno być wszystko jak najbardziej okej. Czy nie jest okej? Nie wiem, czy musimy się jakoś odwiesić, czy musimy się przypomnieć, że no kurna, ja tutaj patrolowałem i tak dalej. Zagrożenie znowu nam rośnie, poważne problemy zgłaszają. A jakie kurde poważne problemy możecie mieć? Nie mam pojęcia. Higiena. No dobra, no takie poważne problemy to jest wiadomo, normalka. I od razu to schodzi po prostu. Także jest dobrze. Ale o co chodzi z tymi przewodnikami? Przecież... Co ci w ogóle kolego jest? Aha, dobra, nic ci nie jest. Myślałem, że takie jakieś żółte mu się pod głową pojawiło, że to jest coś niebezpiecznego, ale nie. Nic się złego na szczęście nie dzieje. Przecież dwóch przewodników. Chyba wiem co muszę zrobić i co zadziała. Po prostu to odznaczę. To odznaczę, tu zaznaczę. I teraz powinno to hulać. Taką mam przynajmniej nadzieję, że oni się kiedyś stąd ruszą. Nie wiem dlaczego tak się stało. Jeśli ktoś wie, to niech mi napisze, bo on tu chyba już nie ma żadnego kurcze zadania, no. Nie ma totalnie nic. Okej, czy oni to drewno wszystkie poscinali? Jak najbardziej tak, no tak mówiłem, to jest mega opłacalne. To mi się mega podoba, że to drzewo tu rośnie i można hajs praktycznie znikąd brać. W sumie to nie wiem jak to wychodzi, szczerze mówiąc, dokładnie finansowo, bo nie liczyłem tego, nie sprawdzałem, więc może się okazać, że nam się mniej opłaca zatrudnić w ogóle robotnika niż po prostu ciąć to drzewo. Dobra. Zerknijmy jak sobie radzą chłopaki. Tu widzę, że coś nie mogą się rozejść. Ogólnie muszę faktycznie bardziej z tego rozmieszczenia zacząć korzystać. Muszę lepiej logistycznie to rozplanować. Bo są oczywiście takie możliwości, żeby chociażby w przypadku żywności dystrybuować ją do konkretnych skrzydeł, więc tutaj da się tak i myślę, że z tego skorzystam. Szkoda, że tak się nie da zrobić z łazienką. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
Okej, okay, właśnie, to jest rzecz, o której zapomniałem, a którą chciałem dzisiaj zrealizować. Możemy, słuchajcie, coś takiego jak praca więzienna wprowadzić również w kuchni poprzez programy, zdaje się, że mogę to zrobić. Zresztą nawet mieliśmy o tym co nieco powiedziane, więc szybki program. Jezu, cały czas cisnę na tej najniższej szybkości rozgrywki. Chyba będziemy musieli jakieś BHP najpierw zrobić. Tak, nie ma miejsc w harmonogramie, ale to wszystko jest, słuchajcie, do zrobienia. To zamiast wolnego czasu, myślę, zrobimy. Także tu praca i tu praca i wszystko gra i tańczy. Także program szybciutko sobie jakoś odpalimy. I znaleziono pomieszczenia. To jaki my tutaj możemy ten, możemy program przeprowadzić, proszę ja was. Być może wymagana liczba BHP kuchni, what the fuck? Wykwalifikowani. Aha, muszą być wykwalifikowani. Dobra, to chyba najpierw musimy jednak ich jakoś przećwiczyć, nie? Najpierw muszą pójść do szkółki. Tak to chyba koniec końców będzie. To sorry za zarąbanie. Pokój szkoleniowy. O, nawet już nam to sugerują. No ale za ten pokój szkoleniowy potrzebuje mieć miejsce. Czyli musi powstać albo ten budynek, bo właśnie się zastanawiam. Albo tutaj sobie zrobimy taką dobudówkę. Chyba jednak pójdę na to drugie. Tutaj zrobimy kolejną stołówkę, kolejną jadłodajnię. Tak sobie myślę. Mega duże zagrożenie się w tej chwili zrobiło, ale dlaczego? No kurna maść, o co wam nie pasuje znowu? Wolność, rodzina. Nie, to słuchajcie, powinno zjechać. To powinno, myślę, bez problemu zjechać. Jeśli się tam przy tych natryskach nie ten, nie pobiją, to powinno być dobrze. Oho. Nie. Słychać jakieś takie dzikie krzyki, ale nic tu się nie dzieje. Co ci jest, koleżko? Co jest? Drugs. Jest nafidowany, że tak powiem, tutaj. Nafetowany. Dobra. Także tutaj gra wszystko. Ej, czy. Już myślałem, że tutaj coś źle robię. Tak, ale właśnie coś tu nie działa, bo ja mówiłem o tych zwolnieniach warunkowych, że ja się nad tym zastanawiam. A kurna, zapomniałem, że ja to. Tu. Że ja ten pokój ze zwolnieniami warunkowymi już mam. Dlaczego ja o tym zapomniałem? Tylko dlaczego to nie działa? Bo chyba coś się nie chcą zwalniać warunkowo, albo no tych zwolnień nie dostają. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak do końca to zrobić. Użycie śmiercionośnej siły. Taka nowa opcja nam doszła tutaj. No, gnój, naprawdę, ale wątpię, żebym musiał coś takiego zrobić. Okej, widzę, że całkiem przyjaźnie tutaj, w bardzo fajnej, miłej atmosferze mija ten poranny prysznic. Także jest dobrze. Jeszcze nam oczywiście rośnie cały czas to zagrożenie, ale ono powinno, myślę, zaraz maleć. Potrzeby jakieś tam zostały zaspokojone. Teraz pewnie jakieś inne wzrosną. Wolność. Żreć im się zaraz zachce. Tak to bywa. Ale co się dzieje z tymi Co się dzieje z tym psem? Jak ich kurde odznaczyć? Co ja tu robię źle? Aha, tutaj też jest inna opcja, której wam nie pokazywałem, ale która pokazuje, z których miejsc jakie zagrożenia mogą wynikać, co mogą zdobywać więźniowie. Więc to, że ja tutaj postawiłem sobie tę zbrojownię, tak naprawdę jest dobre, bo jest bezpiecznie i tak dalej, ale to jest też mega, mega, mega zagrożenie dla mnie, bo oni po prostu mogą zdobyć tę broń. Także wiecie, jak jest. Czyli widzicie, co ja tu odpierdzieliłem? Ja tu nie. I w dość prosty sposób mogą w sumie zdobyć tę broń. Bo ja tutaj tak trochę nie zrobiłem drzwi, nie? Więc szybkie, słuchajcie, przeszukanie. Dawno tego nie robiliśmy. Trochę ich wnerwie i będą mega wnerwieni, więc czuję, że tutaj będzie się działo. Oho. Ale zobaczcie, ile tego zostanie znalezione. Coś czuję, że będzie tego masakrycznie dużo i trochę żałuję, że nie mogę w tej chwili. Kurde, w sumie można temu jeszcze zaradzić. Zatrudnię dlatego kolejnych przewodników. Psa, aż tylu nie potrzebujemy, ale spoko. Zwolni się, to tam już nie są takie duże pieniądze. Przepiszę sobie szybko do patroli, bo chodzi mi o to, żeby dostać szybko tę dotację, bo niestety coś mi się tutaj zbagowało. A chciałbym też wziąć kolejną dotację, która jest dotacją mówiącą o przeciwdziałaniu narkotykom. A tutaj gwarantuję wam, że tych dragów będzie naprawdę sporo. Także wykrytych, także od razu sobie z tego skorzystamy, a ja tylko przydzielę szybciutko patrolę. Kurczę, ten dzisiejszy odcinek jakoś tak nudno wychodzi, przepraszam was za to, ale no tak jakoś to wychodzi. Patrole z psami jest, wszystko powinno działać. Dobra.
Okej, okay, zaliczone, od razu hajs zapłaciło, no coś tam się niestety zbagowało. Drugie dragi w międzyczasie wykryli, no szkoda, bo mogło to zostać zaliczone jak najbardziej. Jezu, gdzie ja chodzę? Dotacje. Uwalnia narkotykowa, to sobie bierzemy, 10 nielegalnych narkotyków muszę odkryć, także ciśniemy to. Okej, okay, trochę tych miejsc do przeszukania mam, ale to mega szybko idzie, jak ma się 50 strażników. Naprawdę, ultra szybko. Okej, okay, a gdzie mam ten... Wziąłem tę dotację w końcu? A to... Jezu. Okej, okay, to już mogłem wcześniej wziąć, czujecie to? Nie musiałem tego teraz brać. Nie wiedziałem, sorry ludzie, nie wiedziałem. Co byśmy teraz mogli zrobić? Tak, myślę, że kolejną taką dotację weźmiemy, za którą mamy wybudować następne rzeczy dające jakieś większe bezpieczeństwo. Tak to sobie myślę. No w tym odcinku niestety za dużo się nie działo, przepraszam was za to, tak naprawdę więcej ja tutaj mówiłem niż robiłem, tak czasem to niestety wychodzi. Poczekamy sobie do końca tego przeszukania. Jestem ciekaw, ile tego syfu tu znajdą. Duży fail związany z tą zbrojownią i w sumie trochę głupota z mojej strony, bo to przeszukanie powinienem włączyć chwilę po tym, jak już te drzwi powstaną, a nie kiedy jeszcze jest dostęp do tego pomieszczenia, bo oni w sumie mogą sobie tutaj bez problemów wejść. No ale dobra, już trudno, raczej to życia nikomu nie zmieni. Widzę, że nie mieli za bardzo tak czy siak z tej zbrojowni przedmiotów. Masakrycznie duże zagrożenie, wkurzyłem ich ostro tym, że przeszukano więźniów, którzy nic przy sobie nie mieli, ale większość z nich miała. Tutaj co róż, jakieś fajki, jakieś inne rzeczy, także można powiedzieć, że misja udana, wreszcie pokazałem tym fagasom, że nie ma ze mną, tak? Okej, są drzwi. Jest! Brawo drzwi. Ciekawe, czy jest jakiś achievement na Steamie. Ohohohoho. Tu się dzieje, tutaj małe bitki już lecą. O kurde, tu jakieś jakie typy? Trucizna. Ulala, ulala. No, to mogła być, słuchajcie, śmierć. Przez przypadek odkryłem, że ktoś chciał kogoś tutaj otruć, może sam siebie, no różnie to bywa. Przy okazji gość mi tutaj wlazł, nie mam pojęcia, w jaki sposób nam się dostał. Zagrożenie mega duże. Aha, tu mi pobili strażnika, tutaj dalej się klepią. Jest masakra. Dobra. Okej, uno momento. To było, słuchajcie, oczywiście do przewidzenia. To było wiadome, że tu większe, mniejsze bitki będą. Czy jakoś im mogę tutaj pomóc? Ten tu z gołą dupą zdrowym. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Tym z psem ich poszczujemy. Ciekawe, czy pies może umrzeć, bo to jest zawsze ciekawa kwestia dla mnie. Bo w grach zazwyczaj zwierzęta, tak się przyjęło, że muszą być traktowane dobrze i tak dalej, i tak dalej. A jestem ciekaw, czy tu jest opcja, żeby coś złego się właśnie z psem stało. Okej, tu sobie chyba jakoś poradzimy. No ten, kurde, to jest naprawdę jakiś psychol, to jest totalny psychol, on zawsze, jakakolwiek walka jest, on musi w niej uczestniczyć. Rozwala mnie co na maksa. Ej, to jest kobieta, wow. Dobra, podbiegniemy sobie szybko tutaj. Tu, kurde, już widzę, że na czerwono mi się to zamalowało. A woźny jak to woźny, spokojnie sobie lata z tą zmioteczką. No czemu nie, jaki to problem. Dobra, wy w łazience już nie musicie siedzieć. To jest trochę minus tych patroli, szczerze powiedziawszy, że właśnie nie do końca ogarniają, jak mają żyć w takich sytuacjach trudniejszych nasi strażnicy. Kurdeszka. Może by właśnie spróbować którejś z tych opcji. Powrót do celu? Nie, bo to też jest rozwiązanie takie, które wydaje mi się, że rozwścieczy kolejnych gości. Nie był to najlepszy moment na przeszukanie, wiedziałem o tym, żeby nie było. Ale stwierdziłem, czemu nie, YOLO, przeszukamy to teraz, nie będziemy czekać. O, ale ten z tym psem, kurde, powiem wam, że skuteczniejszy, zdecydowanie skuteczniejszy, także daje radę jak najbardziej. Ten tutaj kogucik widzę, że dalej skacze. Kurna, z kluczami. Ej, zarąbał klucze! Wy to widzicie?
ma przy sobie klucze do więzienia. What the fuck? Czterech z więźniów miało klucze do więzienia. Okej, okay, ja nie mam pytań. Nie mam pytań co do tego bezpieczeństwa. Nie, naprawdę. Nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem gdzie to się mogło wszystko, słuchajcie, wydarzyć. Kolejna trucizna znaleziona. What, kurde, przy jedzeniu. No okej. Dobra, zaraz się to przeszukanie, słuchajcie, skończy. Ale będzie syf, ale będzie syf po tym przeszukaniu. Będzie się działo na pewno w kolejnych odcinkach. Ale w tych kolejnych odcinkach myślę, że oprócz tego syfu będzie też sporo budowania, bo wreszcie mam ten hajs z dotacji, które myślałem, szczerze wam się przyznałem bez bicia, że będę mógł uzyskać dopiero za jakiś czas, a nie teraz, nie tak szybko. Gdzie jeszcze to przeszukanie ma miejsce, bo tak nie do końca wiem, co oni jeszcze teraz sprawdzają, tak na sam koniec. Ale ładny syf się zrobił. 9 kluczy do więzienia. What the fuck po prostu. No i cóż, chyba zakończymy ten odcinek. Dziwny odcinek, nic z nim nie zrobiłem. Po prostu więzienie. Jakbyście teraz od następnego odcinka oglądali tę serię z przerwą właśnie, nie oglądając tego odcinka, który teraz obejrzeliście, to byście nie zauważyli żadnej różnicy. Także nie jestem do końca zadowolony z tego odcinka, ale przynajmniej czegoś nowego się nauczyłem i dowiedziałem się przez przypadek, że te kurde ciule jedne ostro mnie w bambuko robią. Skąd oni mogą mieć klucze do więzienia? No skąd? No zabili mi może jednego, może dwóch strażników. Dziwne, strasznie to dziwne, skąd oni to wzięli, ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tym wyjdzie, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapraszam was na kolejny odcinek. Do zobaczenia, do zobaczenia, cześć!